Okay, let's pray. Pomódlmy się. Heavenly Father, we just thank you. Ojcze niebieski, dziękujemy ci. For your word. Za twoje słowo. Thank you that this word is living word. Dziękujemy za to, że to słowo to jest żywe słowo. Thank you that we can listen. Dziękujemy za to, że możemy go słuchać. Get faith. Zdobywać wiarę. And go forward. I iść do przodu z tym. Thank you for this privilege. Dziękuję ci za ten przywilej. To walk by faith. Chodzenia przez wiarę. With Christ. W Chrystusie. Amen. Amen. Okay, będzie better. Teraz lepiej. Today's subject I called failing. Dzisiejszym tematem, o którym będziemy mówić, to jest porażka. Oj, porażka. Failing. So who failed here? Czy ktoś z was tutaj kiedykolwiek podniósł porażkę? No, jest parę osób. To dla was. This is for you. To przesłanie jest dla was. You know what? We have like two definitions of failing. Są dwie definicje, które mówią o porażce. One is human's definition. Pierwsza to jest taka ludzka definicja. And second is God's definition. A druga to jest Boża definicja. So human definition of failing. Więc ta ludzka definicja porażki. It's like this. Jest mniej więcej taka. I want to do something, but I didn't. Chciałem coś zrobić, ale mi nie wyszło. I tried, próbowałem, but I ale upadłem. I have goal. Miałem cel. And I missed him. Ale nie trafiłem w niego. And I didn't get. When I missed him, I didn't get the success. I dlatego, że nie trafiłem, nie odniosłem zwycięstwa. Sukces. I nie mam sukcesu w tym. But success in the Bible. Ale to zwycięstwo, ten sukces w rozumieniu Biblii. It's different. Jest zupełnie inny. Maybe sometimes you can feel in your emotions that you fail. Czasami w swoich emocjach możesz czuć, że poniosłeś porażkę. That you fall down. Że upadłeś. But you can leave everything. I może chcesz zostawić wszystko. When you, how do you say? English. Po polsku? No, zaraz muszę sobie po angielsku postawiać. And it, okay, once again. If you feel that you fail, jeżeli czujesz, że poniosłeś porażkę, in the human way, w taki ludzki sposób, that you fall down, że upadłeś, that you surrender, że poddajesz się w końcu, już nie chcesz nic więcej. So in this moment, to w tym momencie, the success, pojawia się sukces. Success is, sukcesem jest, that you listen the word of God, że słuchasz słowa Bożego, and you do it, i wykonujesz je. Can you hear me? Czy słyszycie to? You can be in a human way, you can be failed. W ludzki sposób możesz doświadczyć porażki, but when you in this moment, ale jeżeli w tym momencie, you listen the word of God, będziesz słuchać słowa Bożego, and you practice it, i będziesz je wykonywać, you are a winner. To jesteś zwycięzcą. This is success. I to jest sukces. Success in a biblical way. Taki sukces biblijny, w biblijnym rozumieniu. Doesn't mean that you get something, that you reach something. Nie oznacza, że coś zdobędziesz, że coś osiągniesz. But you obey the word. Ale że stosowałeś słowo Boże. And maybe I will draw some pictures from my life. I chciałem wam trochę taki przybliżyć to takim obrazem z mojego życia. When I work as a supplier in the construction company. Pracowałem w takiej firmie
budowlanej zaopatrzeniowcem. Tak, tak, w takiej firmie budowlanej byłem zaopatrzeniowcem. And I need to buy some material. I musiałem jakieś materiały kupić do firmy. I went to the shop. Pojechałem do sklepu. Like huge construction shop, you know. Do wielkiej hurtowni. And there was only one how to say. I needed like specific material and there was only one part of it, yeah. One how to say, jedna sztuka, no. One sample, yeah. I potrzebowałem wiele jakiegoś materiału, wiele sztuk, a tam była tylko jedna. And somebody saw it that I'm interested in this material. I ktoś zobaczył, że interesuje się tym materiałem, zaczął, że go oglądam. And on my eyes, he stole this. I on po prostu podszedł i zabrał to stamtąd z półki. When I, okay, I said, okay, there's no this material, so I went back to the car. Więc, no co miałem zrobić? Nie było już więcej materiału, więc wróciłem do samochodu. So he came, this guy came to me. I ten człowiek podszedł wtedy do mnie. Do you want buy cheaper? I pyta się, czy chciałbyś taniej kupić? I said, I need it. A ja mówię, no w sumie potrzebuję to. But you know, in construction site, they wait for this material. No? Ale tak naprawdę nie mogłem, jakby, wiedziałem, że oni tam na budowie czekają na ten materiał. It's very needed. I bardzo go potrzebują. But I'm a Christian. Ale jestem chrześcijaninem. I don't want to buy material which was just stolen. No? I nie chciałbym kupić materiał, który ten ktoś przed chwilą ukradł z tego sklepu. So I said, no, I don't need it. Nie, i powiedziałem wtedy, nie, nie potrzebuję, sobie. Nie potrzebuję tego. And by human sight, yeah, I'm a loser, yeah. I tak w ludzkim rozumowaniu można powiedzieć, poniosłem porażkę. Because I wanted buy, but I didn't. Bo chciałem zdobyć ten materiał, ale niestety się go nie udało zdobyć. But from the God's point of view, ale z Bożego punktu widzenia, I success. Odniosłem sukces. Success. Yeah, I'm a winner. Jestem zwycięzcą. Because I don't need to do this. Bo nie muszę robić, posuwać się do takich nielegalnych rzeczy. Yeah, I just went to the another shop, to the second, third, and finally, on the end of the day, I found it. I tak poszedłem z jednego do drugiego, do trzeciego sklepu i tak na koniec dnia w końcu udało mi się to wszystko zgromadzić. But I was happy not because I found it. Ale byłem szczęśliwy nie dlatego, że zdobyłem ten, że znalazłem ten materiał i go zdobyłem. But that I obeyed the word of God. Ale dlatego, że byłem posłuszny Słowu Bożemu i wykonałem. So this is like small picture, yeah, what can happen in your life. I to jest tylko taki mały obraz tego, co może wydarzyć się w życiu. So remember, the success from the biblical point of view. Więc pamiętajcie, że sukcesem z biblijnego, z Bożego punktu widzenia is not what people see as a success. To nie jest to samo, co ludzie tak w ludzki sposób widzą jako sukces. Remember about this. I pamiętajcie o tym. Because when you fail next time, bo gdy następnym razem w swoim życiu odniesiesz porażkę, you can change this fail for the great, how to say, great success with God. To ta porażka może być zamieniona w ogromny sukces z Bogiem. Let's read the Bible. Przeczytajmy Biblię. James first chapter. Jakuba 1. Verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukujących samych siebie. Be a doer. Bądźcie wykonawcami. Not only listener. Nie tylko słuchaczami. Doer. Wykonawca. Josuego. Let's open the book of Josue. Yeshua. Yeshua. Josuego 1:8. Right. To używa. No właśnie się. To sklejały kropki. Hej, come on. Dobra. Okej,
Joshua 1:8. Jozuego 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Niechaj ta księga prawa będzie zawsze na twoich ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane. Bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Bo wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. This is verse from the law. To jest werset z zakonu. From the law given to Israel. Zakonu, który został dany Izraelowi. But I think also. Ale ja myślę także. That when you hear something from Jesus. Że jeśli słyszycie coś od Jezusa, when you hear some words from him, jeżeli słyszymy jakieś słowo od Niego, and we obey this, i przestrzegamy tego, we are happy people, to wtedy będziemy szczęśliwymi ludźmi. And you will be very lucky. I będziesz szczęśliwy. Not prosperous by human thinking. Nie oznacza to koniecznie tego, że będziesz takim, że powiedzie ci się w taki ludzki sposób. But you will be happy man. Ale będziesz szczęśliwym człowiekiem. Because your happiness is in God. Bo twoje szczęście jest w Bogu. And not in the property what you have. A nie w tym posiadaniu, w tych rzeczach, które posiadasz. Matthew 7. Mateusza 7. 24-25. 24-25. There are the words of Jesus. To są słowa Jezusa. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon the rock. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. So what is a failing by Bible? Yeah? Więc czym według Biblii jest porażka? It's not to obey to the word of God. Jest niestosowanie i nie wykonywanie słowa Bożego. When we don't obey the word of God, gdy nie przestrzegamy i nie wykonujemy słowa Bożego, in this Jesus words, w tych słowach, które tu Jezus powiedział, we are building on the wrong foundation. To budujemy wtedy na złym fundamencie. On the sand. Na piasku. And when the storms come, i gdy przychodzi sztorm, burza, everything fail. Wszystko się rozsypie. Build on the rock. Buduj na skalę. Live every word of God. Żyj każdym słowem Bożym. In Matthew 4:4. Mateusza 4:4. Jesus told this to the Satan when he was tempting him. Jezus powiedział to szatanowi, gdy był przez niego kuszony. That man is living in every word of God. Że człowiek będzie żył każdym słowem Bożym. So never you can say that you never fail. Więc możesz powiedzieć, że nigdy nie upadniesz. When you use the word of God. Nigdy nie poniesiesz porażki, gdy będziesz stosował słowo Boże. When you practice the word of God. Gdy będziesz w praktyce je stosował w swoim życiu. When you obey the word. Kiedy jesteś posłuszny słowu. This is the success. To jest sukces. Don't look for the effects. Nie patrz na efekty, na rezultaty. But obeying is the success. Bo przestrzeganie słowa jest sukcesem. Because sometimes effects are from the first point of like first point of view. No, first you look it for these effects and there is nothing, yeah? Bo czasami jest tak, że jeżeli będziesz szukał tych efektów, to możesz nie znaleźć tam tego na początku. But ale the word of God, słowo Boże,
never fails. Nigdy nie zawodzi. Sometimes you don't see this. Czasami możesz tego nie widzieć. It's growing very slowly. Bo rośnie to bardzo powoli. But it is. Ale rośnie. So just wait. Po prostu czekaj. Obey and wait. Stosuj i czekaj. Don't look for the effects, because effects sometimes are different than we expect. Nie czekaj na efekty, bo tak naprawdę efekty czasami mogą być zupełnie inne niż to, czego oczekujesz. For example, na przykład, you are preaching good news to your family. Głosisz Ewangelię swojej rodzinie. What is their reaction? Jaka może być ich reakcja? First reaction. Pierwsza reakcja. Spadaj. Wyrzucam cię z domu. Go away. Uciekaj stąd. But. Ale. They heard. Ale usłyszeli. They will look at you. Będą patrzeć na twoje życie. By many years maybe. Przez, być może wiele lat będą cię obserwować. They are looking for you being a faithful witness of Christ. Będą patrzeć, jak bardzo wiernym jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa. And the seed of the word will grow in their heart. I to ziarno, które zostało zasiane, to ziarno słowa będzie rosło w ich sercach. So in the beginning you have wrong effects. Więc na początku mogą być zupełnie niewłaściwe efekty. Zupełnie takie, jak oczekujesz. Mm-hmm. But on the end you will see. Ale na koniec będziesz mógł zobaczyć. What you sow, to, co zasiałeś, you will reap. Będziesz zbierał. Obey, when you obey, gdy przestrzegasz słowa, you will see the right effects. Zobaczysz kiedyś właściwe efekty. Maybe not now. Być może nie w tym momencie, nie od razu. But many years later. A czasami być może po wielu, wielu latach. And sometimes maybe from eternity. A czasami być może nawet dopiero w wieczności. You will see. Ale zobaczysz. The real effects. Te prawdziwe efekty. So sometimes we fail in the mission team. Czasami zdarza się, że w zespole misyjnym możemy ponieść porażkę. Sometimes we fail in the church. Czasami możemy ponieść porażkę w kościele. Because church is the mission team. Bo kościół tak naprawdę jest tym zespołem misyjnym. Sometimes Satan attacks our teams. Czasami szatan może atakować nasze zespoły, nasz zespół misyjny. By finances. Poprzez dziedzinę finansów. Sometimes we get through the culture shocks. Czasami może to być szok kulturowy. Sometimes families. Czasami rodziny. Problems with the families. Problemy w rodzinie. And relationships. W relacjach. So Satan is working on it. Więc szatan działa, pracuje. To destroy. Chce niszczyć. But what is important for us? Ale to, co jest ważne dla nas. That even we fail. Że nawet gdy upadniemy, podniesiemy porażkę. With our God. Z naszym Bogiem. We have always new beginnings. Mamy zawsze nowy początek. New beginnings. Nowy początek. It's what God can do in your life. To jest to, co Bóg może uczynić w moim życiu. In every moment. W każdej chwili. When you turn to Him, He can give you new life. Gdy zwrócisz się do Niego, On da ci nowe życie. New beginning. Nowy początek. Let's read Matthew. Przeczytajmy Mateusza, Matthew 18, 18 rozdział 15. I od 15 wersetu. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more. Then in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi,
A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Listen, this is very simple principle. Posłuchajcie, to jest taka bardzo prosta zasada. When somebody is doing something against you, jeśli ktoś robi coś przeciwko tobie, what you should do? Co powinieneś uczynić? What should you do? Co powinieneś uczynić? You should go to him. Powinieneś pójść do niego and speak. I porozmawiać. Not write the mails. Nie wysyłać maile. Or SMS. SMS-y. But it's very important, I think. Ale ja myślę, że to jest bardzo ważne. To stand with this person eye to eye. Żeby stanąć z tą osobą twarzą w twarz. And clear this situation. I wyjaśnić tą sytuację. Most problems in the church. Większość problemów w kościele begins. Rozpoczyna się. Because we don't do it. Bo nie czynimy tego. We don't go to the person. Nie idziemy do tej osoby. We don't speak to her face to face. I nie rozmawiamy z nią twarzą w twarz. But we gossip. Ale zamiast tego pojawiają się plotki. We share with another person. Rozmawiamy na ten temat z innymi osobami. And one more person. Potem jeszcze z kolejnymi. And we have groups. I mamy takie kliki. Fighting one with another. Które walczą między sobą nawzajem. That will not never happen. To by się nigdy nie wydarzyło. If you will obey to this word. Jeśli byś był posłuszny temu, co to słowo mówi. If somebody did something against you, just go to him and speak. Jeżeli ktoś uczynił coś przeciwko tobie, to idź do tej osoby i porozmawiaj z nią. Explain this. Wyjaśnijcie to sobie. Most problems from the church will disappear. Większość problemów w kościele by zniknęło, gdyby tak było. When we obey to this. Gdybyśmy tego przestrzegali. Be brave. Bądź odważny. Go speak to this person. Idź i porozmawiaj z tą osobą. Love person who fail. Kochaj osobę, która upadła. As much that she wanted to repent. Tak mocno, aby ona chciała się upamiętać. Love her. Kochaj tą osobę. Pray about her. Módl się o nią. And go to her speak. I pójdź do niej i porozmawiaj. Because you will win this brother, sister. Bo w ten sposób zdobędziesz tego brata i tą siostrę. Back to the relationship with you. Pozyskasz ją do społeczności z tobą. And with God. Z Bogiem. Always try to cover the sins, not to tell about sins. Zawsze staraj się zakryć rzeczy, a nie wyciągać je na wierzch. If there is no, how to say, if there is no chance to cover it. Jeżeli nie ma szansy na to, żeby coś zakryć, so don't spread this, yeah? Just don't share this. To nie rozgłaszaj tego na prawo i lewo. Galatians 6. Galatian 6, 1. Galatians 6, 1. Galatian 6, 1. This is the last verse we read today. Ostatni werset, który przeczytamy. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Mm-hmm. And sometimes we think like this. Czasami myślimy w ten sposób. Okay, this brother failed in this. Ten brat upadł w tej dziedzinie. So I don't want to fail in the same way. Ja nie chciałbym upaść w ten sam sposób. So I separate myself from this. To oddzielam się od tego. But this verse doesn't tell about this. Ale ten werset nie mówi o tym. You know about what we are tempted? Wiecie, kiedy jak jesteśmy kuszeni? My brother failed. Mój brat upadł. I want to tell somebody about this. A ja chcę pójść i powiedzieć komuś o tym. You see what the temptation is? Wiecie, gdzie pojawia się pokusa? Not to do the same.
Nie żeby czynić to samo, co on zrobił, but to share about this with somebody. Ale podzielić się tym z innymi. This is gossiping. To jest właśnie plotkowanie. This is funny because sometimes we think that God how to say evaluate our sins like we think. No to jest takie ciekawe, like bo, we evaluate bo nam się czasami wydaje, że Bóg ocenia nasze grzechy w taki sposób, jak my to robimy. If we can evaluate the sins, we will make the list, so we will say, okay, the worst is killing. Gdybyśmy my mieli tak jakby oceniać grzechy, to byśmy zrobili listę i byśmy powiedzieli, na przykład zabijanie to jest najtrudniejsze, najgorsze. Tak? Adultery. Cudzołóstwo. Written. Gwałt. Written. So we think like this. To myślimy, że tak, kategoryzujemy grzech. But did you ever read the seven the worst sins God thinks that they are? A czy czytaliście kiedyś o tych siedmiu rzeczach, których Bóg nienawidzi? In the Proverbs? W przypowieściach? There's three of them. They are the sins of our tongue. Trzy z nich to są grzechy języka. This is not the same list we have. To nie jest ta sama lista, którą my byśmy sobie stworzyli. For God, sometimes. Dla Boga bardzo często. Worst sin is to telling somebody about my brother's sin. Dla Boga może najgorszym grzechem może być to, gdy idę i rozpowiadam o grzechach mojego brata. Then this brother did. To może być nawet gorsze niż to, co uczynił ten brat. You see? Czy widzicie to? Be careful. Bądźmy ostrożni. It's Greek word katarkizo. Jest takie to greckie słowo katarizo. It means to repair something. Które oznacza naprawić coś. To put somebody in the right place. Postawić kogoś we właściwym miejscu. So this is what does it mean to improve somebody, to poprawić. Yeah, to correct somebody. I to jest właśnie to słowo, które oznacza poprawić kogoś, poprawiając kogoś. Correcting somebody doesn't mean that you said that you are wrong. Poprawiając kogoś to nie znaczy, że się drzesz na niego i mówi, że to jest złe, to jest złe. But it's helping him to come back to the right relationship with God. Ale to jest pomoc temu człowiekowi, by wrócił do relacji z Bogiem. To put him in the right place. To postawić go we właściwym miejscu. With the God. Z Bogiem. And in the body. I w kościele. Just let do it. Po prostu rób tak. If you want to be a brave, godly man. Jeżeli chcesz być odważnym, Bożym człowiekiem. So just be brave. Bądź odważnym. To go to your brother when he has against something. Something against you. To idź do tego, do brata, gdy ma coś przeciwko tobie. Don't be afraid. Nie bój się tego. He will explain. Wyjaśnijcie to sobie. That will be clean. Niech to będzie oczyszczone. And don't tell anybody about this. A nie idź, nie rozpowiadaj tego wszystkim dookoła. Let's pray. Pomódlmy się. Father, Ojcze, teach us. Ucz nas. To keep our mouth shut. Aby mieć usta zamknięte. When we should have them shut. Gdy powinny być zamknięte. And let us open the mouth. A sprawa, abyśmy mieli otwarte usta. When we go with love to the brother and we will speak with him eye to eye. Gdy idziemy w miłości do brata, aby porozmawiać z nim twarzą w twarz. To explain something. By wyjaśnić coś. To clear something. By oczyścić coś. To make right. By poprawić coś. Teach us to do this. Ucz nas, Panie, jak to czynić. We are afraid of this. Często boimy się tego. But this is the best things we can do. Ale to jest najlepsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. This is the success. To jest zwycięstwo, to jest sukces. When we obey the word of God. Kiedy stosujemy słowo, jesteśmy posłuszni. And we are going to brother and stand with him face to face. I na przykład idąc do brata i rozmawiając z nim twarzą w twarz. Speak with him. I rozmawiając z nim. Obeying the word. Przestrzegając słowa. Lord. Panie. Let your spirit make us brave in this.
Niech Twój Duch uczyni nas odważnymi w tym. Because we are... jak jest chórze? Cowards? Cowards? Because we are cowards in our flesh. Bo w ciele jesteśmy tchórzami. So make us brave. Więc uczyń nas odważnymi. By your spirit. Przez swojego ducha. Amen. Amen.